Drogie Panie, serdecznie witam. Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać dzisiaj w przededniu Dnia Kobiet. Cieszę się bardzo, że nic nie przeszkodziło nam, abyśmy mogli spotkać się na tym koncercie, żebyście mogły Panie przez chwilę cieszyć się tak wspaniałymi przeżyciami, jakie dzisiaj dostarczy nasz artysta, Pan Andrzej Piaseczny. Ja nie ukrywam, że zawsze staramy się uczynić to, żebyście Panie jak najbardziej były zadowolone i usatysfakcjonowane. Właśnie Dzień Kobiet to jest taki dzień, kiedy chcemy podziękować. Chcemy podziękować za to, co robicie. Chcemy podziękować za to, że jesteście. Chcemy złożyć Wam życzenia. Ja mam nadzieję, że nie popełnię nadużycia, ale będąc wyrazicielem wszystkich mężczyzn, życzę Paniom wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, zdrowia, miłości, wierności i wszystkiego, czego sobie życzycie. Żebyście kochały, były kochane, ale przede wszystkim, żebyście przez tą godzinę zapomniały o wszystkich problemach dnia codziennego. I jeszcze dodam jedną rzecz, bo jest skarbona. Skarbona, do której chcemy włożyć nasze datki na budowę hospicjum. Uważam, że cel jest bardzo szczytny. Ja jestem zawsze pełen podziwu dla osoby pani doktor Glińskiej, która była i jest dobrym duchem tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że podzielimy się ofiarnością, bo wielką rzeczą jest brać, ale proszę mi wierzyć, dzielić się dobrem jest jeszcze lepsze. Życzę Państwu, Paniom, wszystkiego dobrego, miłego odbioru i wiele radości. Żeby nie przedłużać, wiem, że Panie z niecierpliwością czekacie na naszego gościa wyjątkowego, jakim jest Andrzej Piaseczny z zespołem. A zatem przed Państwem dzisiaj na scenie w auli w Szkoły Podstawowej w Grębocicach Andrzej Piaseczny z zespołem. Niepowtarzalny wieczór, właściwie już jest wyjątkowy. Dla jedynych i niezwykłych was, zupełnie zwyczajny, choć całkiem nieźle śpiewający, Andrzej Piaseczny. Chcesz wybrać.
Właściwie panią przepiękny dobry wieczór, a właściwie panią przepiękny dzień dobry, bo o tej porze dobry wieczór może za wcześnie jest mówić. No ale tak czy inaczej witamy wszystkie was bardzo, bardzo serdecznie i z ogromną atencją i uśmiechem. Dołączając się do życzeń pana wójta, chciałbym powiedzieć, żebyście były nie tylko kochane, chociaż to jest oczywiste, ale doceniane przede wszystkim. I to nie tylko przez facetów, ale przez siebie nawzajem również. To jest bardzo ważne. Jestem zawodnikiem z numerem 16, jak usłyszałem przed wyjściem na scenę. To bardzo dobrze. Oczywiście, jak zdejmę marynarkę, 16 będę miał z tyłu na kamizelce. Mam nadzieję, że panie będziecie się uśmiechać przez cały ten wieczór. To jest naszym głównym celem, bo też oprócz tego, że spotykamy się z okazji Dnia Kobiet i tutaj najszczersze życzenia dla wszystkich pań, to tematem dzisiejszego spotkania muzycznego z ciekawym człowiekiem jest szczęście właśnie. Dokładnie jak słowa tej piosenki brzmiały. Szczęście jest blisko, na wyciągnięcie ręki, czyli mniej więcej jak dystans między nami, bardzo niewielki. Jest inna piosenka innego wykonawcy, innego twórcy, która jest najpiękniejszą chyba piosenką o szczęściu właśnie. Jej dzisiaj nie będziemy śpiewać, bo zaczynać od cudzej piosenki byłoby nieco głupie, ale zacytuję przynajmniej. Szczęście to puszek na dłoni, jak śpiewała Ania Jopek. I chyba to jest wielka i piękna prawda. Chcielibyśmy zatem, żebyście panie dzisiaj pomyślały o każdej piosence, że taka piosenka to jest taki puszek właśnie, który przez chwilę ląduje na dłoni, a potem, no cóż, przychodzi następna chwila szczęścia. Miejmy taką nadzieję. Zatem życzę dobrego popołudnia, dobrego koncertu, szczęścia właśnie, uśmiechu przede wszystkim, który mam nadzieję, że stąd wyniesiecie. Miłego koncertu. Yeah.